Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na naszym kanale. Panie Państwo, jak już wiecie, problem z możliwością komentowania został przez zespół techniczny i programistów YouTube naprawiony. Otrzymałem maila z informacją, że już jest wszystko dobrze i powinno być już dobrze. Także komentujcie Państwo, dowoli, wiem, że wielu z Państwa było mocno poirytowanych tą sterką, że nie można było komentować, jest już OK. Kochani Państwo, Macie mi od tego, żebym łączył kropki, informował was o tym, o czym prywatne media może nie do końca chcą informować, czy też jak to się mawia w tej branży, grzać. Jakiś temat, bo bywa to dla nich w pewien sposób niewygodne. Później nie chcą usłyszeć państwa zdarzutów, że na przykład promują Zbigniewa Ziobry. Ale, ale jeżeli jest zlecona akcja i na przykład jakieś redakcje przyjęły pieniądze za przekazanie określonych informacji, to muszą się z tego przecież wywiązać. Pamiętajcie Państwo, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, a wraz z nimi praca w Prokuraturze Krajowej i podległej y, y, jej prokuraturach w WRE. Prokuratorzy pracują prawie, że na dwie zmiany, aby przygotować się do tak zwanych czynności procesowych. Jedną z takich czynności jest na przykład zatrzymanie podejrzanego, przedstawienie mu zarzutów. I na przykład złożenie wniosku o tak zwaną sankcję aresztową, która z reguły wynosi trzy miesiące. No, wyobraźcie sobie Państwo teraz, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na ostatniej sesji przedwakacyjnej Sejmu wpływają wnioski o uchylenie immunitetów poszczególnym posłom, przynajmniej funkcyjnie posłom, którzy z dnia na dzień. Zostają na przykład zatrzymani, nawet wyprowadzeni z sali obrad. Na przykład, no to oczywiście jest political fiction, ale, ale dlaczego nie? Tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, by tych ludzi zatrzymać w świetle kamer, tak by cała Polska mogła zobaczyć, jak z kajdankami oczywiście na plecach zostają wyprowadzeni z sali. Ale przejdźmy może do meritum. Proszę Państwa, Zbigniew Ziobro ucieka ponownie. Jego druga ucieczka nie wzięła się znikąd. Aby jednakże tę ucieczkę w jakiś sposób oprzeć, pojawia się w jednym z tabloidów tzw. Tak kiblówek, pojawia się informacja o tym, że tajemniczy informator przekazuje, może ja popełnię cytat nowe informacje o stanie Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się powikłania. Niepokojące informacje na temat stanu zdrowia ziobry przekazał. Tutaj wymieniona ta blufka jeden z polityków z jego otoczenia. Rozmówca przypomniał, że były minister musiał przedwcześnie przerwać rehabilitację. To terapię czy rehabilitację? Bo ja słyszałem i czytałem, że terapię. No, słuchajcie dalej. Rehabilitację po ciężkiej operacji chirurgicznego usunięcia. Nowotworu przełyku w związku z wejściem do jego domu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mimo prawnego obowiązku ani prokuratura, ani służby nie skontaktowały się wcześniej z byłym ministrem, aby mógł wskazać zaufaną osobę, która uczestniczyłaby w jego imieniu w przeszukaniu domu. Proces powrotu do zdrowia Zbigniewa Ziobry nie przebiega niestety dobrze. Pojawiły się powikłania i minister w najbliższym czasie ponownie trafi do szpitala. E... Tajniczy informator z kręgów Zbigniewa Ziobry. Ale to nie jest koniec, bo to wiele, wiele portali, tak zwanych informacyjnych i prywatnych mediów kojarzonych kiedyś z wolnymi mediami, i prywatnych mediów opłacanych z kasy pisowskiej obecnie. E... No de facto są skradzione pieniądze nam, więc z naszymi pieniędzmi ich opłacają. Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Znowu pojawiły się powikłania. O informacje te zapytany został także Jacek Ozdoba. To jest taki herald razem z panem Goskiem. Obydwaj są takimi heroldami, którzy ogłaszają to, co się dzieje ze Zbigniewem Ziobro Patryk Jaki ma się nie odzywać, nie wypowiadać. Bo wkopał Zbyszka, mówiąc, że jest za granicą. O 19, o 20 był już pod swoim domem. Cóż za przypadek! Czy używając popularnego i modnego teraz powiedzenia koincydencja. I Ozdoba powiedział, że ubolewa nad tym, że Ziobro musiał nagle przerwać leczenie. I powiedział: Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro wróci do leczenia i do zdrowia. Drodzy Państwo, Zbigniew, jaka jest prawda, że tak. Zbigniew Ziobro zorientował się po tych informacjach, które uzyskał, niestety, uzyskał z prokuratury krajowej, gdzie gro osób, które tam pracuje, no dalej, tak, dalej, jakby przekazuje informacje, mimo tego, że pan minister, pan prokurator generalny, profesor Adam Bodnar, dość skutecznie obiekt tych informacji zablokował tak by one nie wychodziły poza pewien krąg osób jest na to tak technika metoda by obieg informacji był bardzo ścisły i można go kontrolować jeżeli gdzieś następuje wyciek to wiadomo kto za ten wyciek odpowiada osoby które otrzymują takie informacje nazwijmy je informacjami poufnymi czy nawet ściśle tajnymi, y, są osobami godnymi zaufania, ale jednak gdzieś pracownicy administracyjni y, bądź inni kluczowi mają jednak dostęp do niektórych informacji, gdzieś pojawia się przeciek, ktoś coś chlapnie w toalecie y, jeden do drugiego, ktoś podsłucha itd. Tak a Ziobro ucha nadstawia, szczególnie, szczególnie w sytuacji, gdy grozi mu no, wiele, wiele lat więzienia. I tu, proszę Państwa, ciekawostka. Otóż, gdy Zbigniew Ziobro, jak wiecie, wpadł w pułapkę, o czym robiłem ostatni materiał, więc trzeba było wymyśleć coś nowego. Pojawił się tajemniczy informator, który... Nie wiem, czy płaconą gotówką, czy może przelewami, to też można byłoby sprawdzić. Może jakiś dom mediowy to zrobił, bo o, o tym mówiła ostatnio pani redaktor Michalik. Nie wiem, czy Państwo oglądacie i oglądaliście jej ostatni materiał, w którym pięknie opisuje mechanizm, jak się opłaca media workerów, nie bezpośrednio z państwowej kasy, tylko za pośrednictwem tzw. domów mediowych. I tu, drodzy Państwo, sytuacja jest dosyć interesująca, bo tenże informator postanowił podzielić się informacjami z tabloidami, kiblówkami o tym, że stan zdrowia Zbigniewa żeby się pogorszył, są powikłania. Myślę, że kwestia ogłoszenia, że są jeszcze jakieś przerzuty albo cokolwiek pokrewnego też jest tylko kwestią czasu, ale ziobro ucieka za granicę. Ucieka za granicę rzekomo na leczenie, próbuje się ukryć. Nie ma go w Polsce i jeszcze go długo w Polsce nie będzie. Czy będzie w stanie za grube pieniądze kupić fałszywe zaświadczenie lekarskie? Proszę Państwa, tego ja nie wiem. Wątpię, aby ktokolwiek z przytomnych lekarzy zdecydował się na taki krok, wiedząc, kim jest Zbigniew Ziobro. Ale on wie, co go czeka w Polsce, dlatego ucieka. Wymyślono koncepcję narrację pogarszającego się stanu zdrowia zbigniewa ziobro, co jest naturalne. Pojawiają się słowa, bo te słowa są ważne, drodzy Państwo, powikłania. Ja też rozmawiałem z onkologami, pytałem się, czy to sobie tak pacjent może przerwać terapię i terapię, tak? Terapię, bo tam pamiętajcie, że były chemioterapię, izototerapie, i radioterapie. Tak sobie może przerwać tę te terapię, podróżować po Europie. To słyszałem, że oni by takie osoby ze szpitala nie wypuścili absolutnie, jeżeli jego stan zdrowia wymagałby dalszego leczenia, ponieważ takie wojaże, występowanie w mediach, robienie w tych mediach jakichś wywiadów, jakieś tam próby wszczynania awantur, no, powodują, że nie tylko pacjent może wrócić do punktu wyjścia ale może no, cofnąć się, tak? może nastąpić regres w leczeniu i będzie jeszcze gorzej niż było. Czy takie ryzyko, by poniósł zbignie Ziobro jako może być człowiek rozsądny, bo to, że prezentuje postawy socjopatyczne, to nie wyłącza rozsądku, bo to jest bardzo kalkulatywny, cyniczny człowiek. On chce żyć, on bardzo chce żyć. On bardzo chce żyć, on bardzo chce rządzić, a najbardziej napędza go idea, czy też myśl, że może by się kiedyś udało znowu zostać katem i zacząć ścigać tych wszystkich, w tym oczywiście mnie. Również no ja na pewno bym został zamknięty do więzienia, ale raczej by to mu się nie udało wypróbować. Koniec końców, kochani Państwo, zbignie zióbro przerwał to leczenie, tak twierdzi, żeby tutaj walczyć. Teraz jest narracja, że jest ciężko chory, że tak są powikłania, że to, ta choroba będzie postępowała. To jest wszystko narracja, przygotowanie do tego, by prokuratura nie mogła go zatrzymać i przedstawić mu zarzutów, bo on będzie się legitymować z jakimś zaświadczeniem lekarskim, albo w ogóle tak nie będzie odbierać telefonów, trudno go będzie zlokalizować. I myślę, że poszedł po rozum do głowy, by swój telefon zostawić w takim miejscu, w którym zostanie odnaleziony. No ale tam Zbigniew Ziobro nie będzie. Zrobił sobie najzwyczajniej w świecie przekierowanie na przykład w swoim telefonie. I każdy, kto dzwoni na jego numer, owszem, może się do niego dodzwonić, ale on fizycznie jest zupełnie w innej części Europy. Zbigniew Ziobro ma tu swoich ludzi, stara się dowiedzieć więcej, jakie są konkretne daty, w których może na przykład pojawić się tak zwana decyzja procesowa. Mówiłem na początku, czy na postanowienie o zatrzymaniu. No i wówczas to postanowienie o zatrzymaniu zostaje przekazane odpowiedniej służbie wedle wyboru prokuratury. Podejrzewam, że mogła to by być tak już po uchyleniu immunitetu. To też jest jakby ważny, kluczowy moment, w którym wpłynie do prezydium Sejmu ten wniosek. Ten wniosek zostanie przegłosowany. Bez większych problemów i to będzie sygnał dla Zbigniewa, Ziobro, że zostało mu 48-72 godziny do ukrycia się jeszcze bardziej. No, prokuratury oczywiście służby odwiedzą miejscowość Jeruzal, tak, o ile dobrze pamiętam, bo tam ten człowiek pomieszkiwał czy zamieszkiwał, bo już mieszkuje, ma jeszcze drugi dom, zaczną go zapewne szukać po całej Polsce. Tu go nie znajdą, I zobaczymy, jaka będzie determinacja też służb, ponieważ chyba zdają sobie sprawę z tego, zakładam, że zatrzymanie, zatrzymanie ziobry będzie zadaniem kluczowym też ze względów interesu społecznego. Dzisiaj też na Twitterze wspomniałem o tym, że ja absolutnie rozumiem te czynności procesowe związane ze śledztwem wymagają czasu, gromadzenie dowodów, ich analiza, szczególnie, że kadrowo Pan Profesor Bodnar jest dosyć ograniczony. Ten krąg zaufanych prokuratorów, którzy, którzy nie zdradzą jest naprawdę wąski, natomiast krąg prokuratorów, którzy zdradzili i zdradzać zawsze będą jest jeszcze szeroki. To musi się zająć trochę czasu. No ale... Zbigniew Ziobro nie chce wrócić do Polski. Wierzę, że zostanie zatrzymany. Wierzę, że tak uchylał mu ten, mu ten immunitet i trafi do aresztu śledczego. Bo tutaj wniosek aresztowy jest raczej oczywistą oczywistością, parafrazując klasyka gatunku. Kochani Państwo, ucieczka Zbigniewa Ziobry, ta druga, z pomocą też mediów, które... Poszukajcie, które portale, przepraszam, że tak użyłem słowa, poszukajcie, no, sugeruję, czy proponuję, abyście samodzielnie, drodzy Państwo, podjęli ten wysiłek i e, poszukali, które portale, to takie ćwiczenie, można powiedzieć, o, dla chętnych, tak, bo już prac domowych zadawać nie wolno, e, dla chętnych, takie ćwiczenie, które portale w jakiej dacie e, zaczęły pisać o kolejnych problemach zdrowotnych Zbigniewa Ziobro i które portale przestały, które portale nie pisały o tym. No i będziecie państwo wiedzieli metodą prostej dedukcji kto tak był zainteresowany może przyjęciem jakichś środków finansowych za artykuły sponsorowane, bo w takiej formule je odbieram. Temat Ziobry jest bardzo ważny, bo zatrzymanie Zbigniewa Ziobro, yy, skucie go kajdankami, przewiezienie do aresztu śledczego będzie takim kamieniem milowym. Prawda? To Państwo chyba się ze mną wygodzicie. No dobrze. Yy. Podsumowując, Zbigniew Ziobro ucieka drugi raz. Pojawia się narracja o postępującej chorobie, o powikłaniach, po to, by wzbudzić litość w odbiorcach, miłosierdzie, również by pośrednio informować prokuraturę na zasadzie: nie próbujcie mnie zatrzymywać, bo ja jestem ciężko chory, nic mi zrobić nie możecie, żadnych zarzutów mi nie postawicie. Również ukrywa się co do miejsca swojego pobytu, bo prokuratura nie wie, gdzie on jest. No, jest człowiekiem w tej chwili jeszcze wolnym ale nie będzie łatwo tak, tak go od razu znaleźć z godziny na godzinę. Wezwań żadnych odbierać nie będzie. Co zrobią śledczy, co zrobią służby, będę to obserwować. Jeżeli czegoś się więcej dowiem, od razu dam Państwu znać. Tymczasem kłaniam się nisko i oczywiście widzimy się dzisiaj wieczorem o 20.00. Wiem, że w Polsce jest piękna pogoda, więc nie spodziewam się, żeby jakiś... Tutaj tłum pojawił się dzisiaj o 14:00, ale jeżeli się pojawicie, to będzie mi niezmiernie miło. W Majówkę widzimy się, też zapraszam, jeżeli będziecie gdzieś w trasie, będziecie gdzieś w drodze na tak zwane wywczasy, czy jadąc do wód, to w drodze posłuchajcie moich materiałów. Kłaniam się nisko, ani do zobaczenia dzisiaj wieczorem.